Konfederacja, wolność i niepodległość. Witamy Was z Kalisza już w 6. odcinku Wielkopolskich Spraw. Ja nazywam się Paweł Wołoszczuk, a ze mną jest... Witold Stoch. Witamy serdecznie z Parku Przyjaźni w Kaliszu. Witamy Was bardzo ciepło, bo mamy gorącą polityczną jesień. Tak jest, trwa kampania wyborcza. Ja przypomnę, startuję z miejsca numer 5 w okręgu 36, a więc Kalisz, Leszno, Ostrów, Gostyń, Kępno, aż po Jarocin. Możecie na nas głosować, wspierajcie nas. Ja startuję z ostatniego miejsca na liście Konfederacji w tym okręgu 36. To jest moja ulotka, być może już takie dostaliście, być może pojawią się w Waszych skrzynkach. Także zachęcamy do czytania, zachęcamy do wspierania nas. Także wszystkie informacje znajdziecie w mediach społecznościowych. Tam też publikujemy to, co robimy w tej kampanii wyborczej. I zachęcamy Was do bezpośredniego kontaktu, jeśli macie jeszcze może jakieś miejsce na baner, plakat. Chętnie wszystko przyjmiemy, bo walczymy w tej kampanii o naprawdę dobry wynik. Tak, wspierajcie nas, wspierajcie nasze social media, możecie szerować nasze materiały, także całej Konfederacji, tak aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o rzeczywistym naszym programie, a nie o tym, co mówią o nas media. Tak, to jest ten program, który ostatnio też zaprezentował Sławomir Mentzen. Konstytucja Wolności jest na naszej stronie konfederacja.pl od bardzo dawna, już od czerwca. I zachęcamy, aby się właśnie z nim zapoznać, a nie kierować się jakimiś stereotypami na nasz temat. Dziś w programie poruszymy kilka tematów, które stały się ostatnio bardzo głośne, a w których Konfederacja od samego początku miała rację, miała zdanie inne od wszystkich innych partii politycznych i okazuje się, że to nasze zdanie było prawdziwe. Możemy zacząć od wielkiej niegospodarności w Ministerstwie Zdrowia. Raport NIK mówi o tym, że ponad 8 miliardów złotych wydanych na szczepionki zostało zaopiniowane negatywnie. Ministerstwo zamówiło ich mimo tego, że miało informacje o wynikach szczepień, o tym, że ta chęć na zaszczepianie się spada. Zamówiło ich zdecydowanie za dużo, zakontraktowali łącznie szczepionki za 14 miliardów złotych, a więc jest to ogromna ilość pieniędzy, która została zmarnotrawiona z kieszeni podatnika, a więc z kieszeni twojej i mojej. Dokładnie. Minister Adam Niedzielski, mimo że wiedział, że tyle szczepionek jest niepotrzebnych, to kontraktował je nawet jeszcze w sierpniu 2022 roku. Z ustaleń NIK wynika także, że minister zdrowia nie musiał wcale przystępować do zakwestionowanych właśnie przez NIK umów dotyczących zakupu szczepionek, ale minister zdrowia nie skorzystał z tego prawa. Naszym zdaniem wyniki kontroli NIK wskazują wyraźnie, że były minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, mógł dopuścić się czynu z artykułu 296 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 296 paragraf 3 Kodeksu Karnego, a więc wyrządzenie szkody majątkowej na rzecz Skarbu Państwa w wielkich rozmiarach, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet lat 10. Tak, warto przypomnieć, że raport NIK mówi o tym, że wartość zutylizowanych szczepionek, a więc te, które zostały wyrzucone na śmietnik, wynosi prawie miliard złotych, dlatego jako Konfederacja i nasi koledzy tutaj, Grzegorz Płaczek i Marek Szewczyk, złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Tak, ja działam w biurze prawnym Konfederacji, pomagałem przygotowywać ten wniosek. Wczoraj nasi koledzy złożyli go do prokuratury. Mamy nadzieję, że tym razem prokuratura tym wnioskiem się zajmie, bo podobny wniosek składaliśmy już w kwietniu 2022 roku, ale wtedy ten wniosek został odrzucony, śledztwo nie zostało wszczęte. Mamy nadzieję, że ten raport NIK-u sprawi, że prokuratura zajmie się tym na poważnie. Przypomnijmy, że już do marca 2022 roku zakontraktowano ponad 205 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19, czyli ponad 5 dawek szczepionki na każdego obywatela. Wiadomo, że nie każdy chciał się szczepić, to było całe szczęście dobrowolne, a mimo to minister zdrowia narażał Skarb Państwa właśnie na wielkie straty. No i dlatego ponawiamy nasz wniosek do prokuratury o zbadanie
czy nie popełniono tutaj przestępstwa niegospodarności. Dla nas jest to oczywiste, ale zobaczymy, co zrobi prokuratura, kontrolowana oczywiście nadal przez ludzi pana ministra Zbigniewa Ziobry. Pamiętajmy, że jako Konfederacja ostrzegaliśmy już przed nadmiernym zakupem szczepionek. Wtedy nas za to atakowano, nazywano nas szurami, antyszczepionkowcami, a my chcieliśmy tylko dobrowolności i racjonalności w gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi. Jako jedyni zgłosiliśmy także zastrzeżenia do Narodowego Programu Szczepień, a już w marcu 2020 roku jako jedyna partia w Sejmie nie poparliśmy specustawy, która dawała ogromne kompetencje ministrowi zdrowia, co skończyło się, jak pamiętamy, lockdownami, zamykaniem firm, zamykaniem restauracji, zamykaniem hoteli, co spowodowało ogromne szkody dla przedsiębiorców. Te szkody były później rekompensowane przez tarcze, które spowodowały z kolei ogromną inflację, z którą nadal w Polsce się zmagamy. No tak, lockdowny powodowały nie tylko szkody w gospodarce, ale i w budżecie państwa, ponieważ później przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się zamknąć swoich biznesów, mieli kary nakładane przez sanepid. Później sądy te kary uchylały i zasądzały odszkodowania na rzecz przedsiębiorców, które oczywiście były kolejny raz płacone z budżetu państwa, więc pieniędzy nas wszystkich. Dokładnie. Podsumowując ten temat, minister Niedzielski nie słuchał nas, a wcześniej minister Szumowski, nie słuchał nas, nie słuchał opinii publicznej, no i zmarnował od miliarda do 8,4 miliarda złotych. To są ogromne kwoty, ale to nie wszystko. Nie chodzi tu tylko o pieniądze, bo z raportu NIK wynika także, że pacjentom została wydana cała seria szczepionek mogących spowodować chorobę. Chodzi o szczepionki Janssen, seria XD955. Główny inspektorat farmaceutyczny nie reagował w tej sprawie przez rok, mimo że miał takie sygnały, że coś może z tą serią szczepionek być nie tak. 117 tysięcy 600 dawek, czyli naprawdę potężna ilość Polaków mogła zostać w taki sposób zaszczepiona, że mogła to spowodować szkody na ich zdrowiu. A co więcej, GIF nie tylko nie wycofał tych szczepionek z obrotu, ale także nie wiedział o ich lokalizacji. To ogromny skandal i żądamy wyjaśnień w tej sprawie i chcemy, żeby winni zostali rozliczeni. Tak, te sprawy na pewno muszą być jasno rozliczone, muszą być transparentnie przeprowadzone śledztwa. Jako Konfederacja w przyszłym Sejmie na pewno tego dopilnujemy. Kolejny temat to socjal dla Ukraińców. Znowu wszyscy teraz zaczynają mówić naszym językiem, który od początku mówił pomoc tak, ale przywileje nie. I nawet Donald Tusk przebąkuje teraz coś o tym, żeby ograniczać socjal dla Ukraińców. Naprawdę? A przecież to tylko Konfederacja głosowała przeciwko specustawom ukraińskim, które wprowadzały właśnie te przywileje socjalne dla Ukraińców. 500+, 300+, kredyt 2% czy kapitał rodzinny, no to są wszystko świadczenia finansowane z polskich podatków, z podatków polskich podatników i w pierwszej kolejności powinniśmy właśnie bronić ich interesów. Warto przypomnieć, że nie jesteśmy przeciwko pomocy Ukrainie, ale nie może odbywać się ona kosztem Polaków, polskiego podatnika i socjal, który jest wypłacany Polakom, nie należy się obcokrajowcom. I tu nie możemy czynić wyjątku dla Ukraińców. Dokładnie. Nie ma żadnego powodu, żeby finansować socjal Ukraińcom w Polsce, nie tylko Ukraińcom, ale wszystkim z paszportami ukraińskimi. Przecież to mogą być równie dobrze Rosjanie, tak? Nie my jesteśmy na tyle bogaci, żeby finansować dwa narody de facto. Warto przypomnieć, że nasi posłowie jako jedyni głosowali w Sejmie przeciwko specustawie, która nadawała Ukraińcom specjalne przywileje, ale nie tylko Ukraińcom, bo wszystkim ludziom, którzy posługiwali się paszportem ukraińskim, a to równie wiadomo, że na Ukrainie nie mieszkają sami rdzenni mieszkańcy, tylko także mogli to być Rosjanie, którzy czerpali później dochód z budżetu państwa. I nie byli to tylko uchodźcy, ale wszyscy, którzy posługiwali się paszportami ukraińskimi. Warto też przypomnieć o sprawie emerytur, bo Ukraińcy i Białorusini, jeśli odprowadzą nawet tylko jedną składkę do ZUS-u, a mają prawo do emerytury na Ukrainie czy na Białorusi, mogą
otrzymywać już polską minimalną emeryturę. Jest to dla nich bardzo atrakcyjne, bo polska minimalna emerytura wynosi około 1580 zł, a na Ukrainie to jest 300 zł. Czyli jest to ogromna przebitka. No i domagamy się, żeby rząd wypowiedział tą niekorzystną umowę z Ukrainą, bowiem w innych państwach, na przykład Zachodu, trzeba popracować na przykład kilka lat, czy nawet 10 albo 20 lat, żeby mieć prawo do minimalnej emerytury w tym kraju, gdzie się pracuje. Tak, to zaburza chociażby podstawową zasadę równości wszystkich wobec prawa. Tutaj widać ewidentny przywilej dla Ukraińców i jako Konfederacja absolutnie się na to nie zgadzamy, że ciężko pracujący Polak po wielu latach otrzyma taką samą emeryturę jak Ukrainiec, który odprowadził do polskiego ZUS-u jedną składkę. Przecież Polska od początku konfliktu na Ukrainie, napaści zbrodniczej Rosji, wspiera Ukrainę. Ta wartość tej pomocy wyceniana jest na około 100 miliardów złotych, a polski rząd zapomniał, że polityka to nie tylko gesty i słowa o przyjaźni, ale twarde interesy. I tutaj może nawet trudno się dziwić Ukraińcom, że walczą o swoje i wykorzystują słabość polskiego rządu tam, gdzie tylko mogą, aby jeszcze więcej uzyskać dla siebie. Ale my musimy dbać o swoje interesy. Tak jak Ukraińcy walczą o swoje, my musimy walczyć o swoje i oczekujemy, że prezydent Andrzej Duda, premier Morawiecki będą walczyć tutaj o interesy Polski, także na przykład przy odbudowie Ukrainy, a na razie słyszymy, że głównie mogą skorzystać na tym Niemcy czy Amerykanie, tak, bardziej niż Polacy. Nastąpiło to odwrócenie pewnych sojuszy. Ukraina ukierunkowała się na Niemcy i teraz jest pytanie. Oczywiście czas pokaże, czy polskie firmy dostaną lukratywne kontrakty na odbudowę Ukrainy, czy też będą to rzeczywiście firmy niemieckie, francuskie, czy też innych krajów zachodnich. Tak jest. Mamy nową piątkę Konfederacji, właśnie podsumowując także ten temat ukraiński. Mieliśmy do tej pory cztery główne postulaty, które wybijaliśmy na pierwszy plan, czyli proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania i domy tańsze nawet o 30%, gotówka chroniona konstytucją, i dodajemy teraz zero socjalu dla Ukraińców. Generalnie uważamy, że socjal powinni dostawać tylko nieliczni, którzy naprawdę sobie nie radzą, a w Polsce za rządów PiS-u ten socjal został rozdmuchany do granic możliwości i to rozdawnictwo także wpływa mocno na inflację, na ceny wszystkiego, co odczuwamy we własnych kieszeni. No możemy dodać tutaj, że pensja minimalna niedługo przekroczy 30% wszystkich osób zatrudnionych będzie zarabiać pensję minimalną, a więc jest to już bardzo dużo na skalę europejską. Nie ma takiego ewenementu na terenie Unii Europejskiej, gdyż te płace minimalne są osób zarabiających płacę minimalną jest zdecydowanie dużo mniej. Tutaj się wybijamy i kiedy płaca minimalna podchodzi pod średnią krajową, zaczyna być to niebezpieczne dla gospodarki. Dokładnie. Nie będzie opłacało się uczyć, nie będzie się opłacało zdobyć doświadczenie, bo nieważne, czy ktoś pracuje 20 lat, czy dopiero wchodzi na rynek, może otrzymać to samo minimalne wynagrodzenie. Tudzież podobne, więc będzie się ono niewiele różnić w stosunku do włożonego wcześniej pracy i posiadanego doświadczenia. Tak, może się okazać, że prawie połowa Polaków będzie zarabiała tyle samo, więc po co będzie się rozwijać? I to oczywiście spotęguje kolejny raz inflację, napędzi wzrost cen. I spowoduje, że ciężej będzie także o miejsca pracy w mniejszych miejscowościach, takich jak na przykład Kalisz, Ostrów Wielkopolski czy Leszno. No bo wielkie zagraniczne korporacje będą mogły wypłacać tą płacę minimalną w znacznie większym stopniu, spokojniej niż małe przedsiębiorstwa, które nie dość, że będą musiały się same utrzymać, więc pewnie podniosą ceny, będą musieli, jak będą chcieli mieć pracowników, będą musieli im płacić co najmniej płacę minimalną, która gwałtownie wzrasta, no spowoduje to dla nich duże koszty. Będzie to spowodowane tym, że wiele firm znowu upadnie, czy się zamknie, albo wróci do szarej strefy i ludzie zaczną być zatrudniani rzeczywiście poza systemem. To spowoduje kolejną lukę w ZUS-ie, bo nie będą odprowadzane składki, a także na ubezpieczenie zdrowotne i wszyscy na tym w konsekwencji ucierpimy. Dlatego stawiamy na proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, a nie na bardzo wysoką płacę minimalną. Jest jeszcze jeden temat, który także Paweł chciał poruszyć.
I mianowicie jest to film Agnieszki Holland. Zielona granica. Tak, jest to, wydaje się, skandaliczny film atakujący polski mundur żołnierza polskiego, strażnika granicznego, który bronił nas przed nielegalnymi imigrantami, których sprowadzał tutaj reżim Aleksandra Łukaszenki przez granicę. Postawiono mur, wzmocniono tą granicę kolejnymi żołnierzami i teraz atakowanie tego jest oczywiście skandalicznym, antypolskim działaniem, na które nie może być przyzwolenia w Polsce. My także z Pawłem braliśmy udział w Kaliszu w takim wiecu poparcia murem za polskim mundurem. No nie tylko braliśmy, tylko współorganizowaliśmy ten wiec. Dokładnie, to było, poprawnie jeśli się pomylę, w listopadzie 2021 roku. Tak, bardzo więc, dobrze. Pamiętasz. Więc wspieramy polski mundur, wspieramy polską straż graniczną, no bo nie chcemy przecież mieć zalewu nielegalnych imigrantów. Myślę, że wystarczy przejechać się nad granicę i zapytać ludzi, którzy tam mieszkają, jak bardzo są wdzięczni tym strażnikom, że rzeczywiście pilnują tam porządku, a nie rozgrywają się tam sceny takie jak w Szwecji, czy we Włoszech, albo w Grecji, gdzie rzeczywiście dzieją się sceny dantejskie. Dokładnie. No i warto też przypomnieć, że jednym z naszych rozdziałów w właśnie Konstytucji Wolności są bezpieczne granice, a jako Konfederacja także przedstawiliśmy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Zachęcamy do obejrzenia, jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka oczywiście. Także Konfederacja, jak widać, ma najlepszy program wyborczy. Zachęcamy wszystkich do lektury na stronie internetowej Konfederacji, aby kierować się właśnie rozumem przy wyborze 15 października, a niekoniecznie jakimiś wygenerowanymi przez media emocjami. Głosujcie mądrze, głosujcie na Konfederację. Na listę numer 5, pamiętajcie. Lista numer 5, Paweł Włoszczyk to jest miejsce numer 5 na tej liście, ja miejsce numer 24, miejsce ostatnie, tam nas szukajcie. Dziękujemy za dzisiaj, pozdrawiamy z Kalisza, cześć! Cześć! Konfederacja, wolność i niepodległość.